Zamach z 13 stycznia wstrząsnął Polską i Europą, a także wywołał gorącą dyskusję dotyczącą mowy nienawiści i tego, co wolno władzy w dziedzinie mediów publicznych. W tym kontekście do Brukseli zaproszona została żona Adamowicza, a także jego córka i brat. Padły mocne słowa przewodniczącego Parlamentu Europejskiego. Paweł Adamowicz rządził Gdańskiem od 1998 roku, a w październiku zeszłego roku wybrany został na kolejną kadencję. Przedwcześnie skończył ją przerażający czyn Stefana W., który zamordował go przy użyciu noża. Pomimo żałoby zdecydowany głos w całej sprawie zabrała żona Adamowicza Magdalena, która winą za mord obarczyła telewizję publiczną i rząd Prawa i Sprawiedliwości. Zamach przyczynił się do spopularyzowania zwrotu mowa nienawiści, której przypisuje się motywację mordercy, a także zwiększonej mobilizacji w ramach obrony wartości europejskich i walki z podobnymi, przerażającymi czynami. Dlatego też Antonio Tajani zaprosił rodzinę Pawła Adamowicza do Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania z żoną, córką i bratem zmarłego prezydenta Gdańska padły z jego strony mocne słowa. Sprawa zyskała ogólnoeuropejski rozgłos. Żona Adamowicza zaproszona do Brukseli. Padły mocne słowa. Dziś przed południem najbliższa rodzina Pawła Adamowicza spotkała się z Antonim Tajanim, któremu bardzo zależało na tej wizycie. Dla przewodniczącego P. czyn Stefana W. jest dowodem na to, że Unia musi zewrzeć szyki w walce z terrorem i mową nienawiści. Najbliższa rodzina Pawła Adamowicza jest dzisiaj z nami, w samym sercu Europy. My, Europejczycy, nie możemy pozwolić na tak tragiczne w skutkach akty agresji i przemocy. Musimy być zjednoczeni i konsekwentni w walce przeciwko zamachom na fundamenty europejskiego społeczeństwa, napisał na Twitterze Tajani. Spotkanie odbyło się przed specjalną sesją parlamentu, której tematem było przeciwdziałanie mowie nienawiści. Jej zagadnieniami była m.in. walka z fizyczną agresją na demokratycznie wybranych przedstawicieli obywateli. Rodzina Pawła Adamowicza została na nią zaproszona. Magdalena Adamowicz wystartuje w wyborach. Jakiś czas temu pojawiły się również spekulacje dotyczące tego, czy Magdalena Adamowicz przełoży swoje złości i żal na działalność polityczną. Media mówiły już o konkretnych propozycjach w tej kwestii. Najbardziej prawdopodobne jest, że o ile żona Adamowicza wystartuje w wyborach, będą to wybory właśnie do Parlamentu Europejskiego. Do takiego kroku namawiana była m.in. przez przyjaciół. W tym momencie na pewno stwierdzić można jedynie, że nie wystartuje z list PO.
Wielu mnie namawia, żebym kontynuowała jego dzieło i zaangażowała się w politykę, żebym kandydowała do Parlamentu Europejskiego, powiedziała przed kilkoma dniami Adamowicz. To póki co są namowy przyjaciół, ale i sama Magdalena nie wie, co dalej, bo jest za wcześnie. Ona jest jeszcze w szoku. A po szoku przyjdzie dół, depresja. Musi być w coś zaangażowana, nie może zostać sama, powiedział Faktowi polityk z Pomorza, znajomy rodziny zamordowanego prezydenta Gdańska,